Centrum Kultury Śląskiej odbyła się kolejna edycja Targów Pracy i Edukacji. Świętochłowiczanie chętnie wybrali się na to wydarzenie. Czego szukali, co przygotowali pracodawcy? Spora frekwencja w Centrum Kultury Śląskiej na Targach Pracy. Czy w Świętochłowicach istnieje problem bezrobocia? To już siódma edycja Targów Pracy, które organizujemy w Centrum Kultury Śląskiej tutaj na Zgodzie. No, głównym organizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy, który jest taką platformą komunikacji pomiędzy pracodawcami oraz osobami, które tej pracy poszukują. Cieszę się bardzo, że w Świętochłowicach poziom bezrobocia spada rokrocznie. W 2010 roku bezrobocie było na poziomie 17,6%. W tej chwili na koniec marca w 2018 plasuje się ono na poziomie 7,5%. Przekłada się to na 905 osób poszukujących pracy. No jest to, można powiedzieć, rekordowy poziom w historii Powiatowego Urzędu Pracy. Z jednej strony oczywiście są to nowe miejsca pracy, inwestorzy, którzy zdecydowali się zainwestować w Świętochłowicach, istniejący przedsiębiorcy, którzy rozwinęli skrzydła, jak również właśnie tego typu mechanizmy, które w jednym miejscu, w jednym czasie grupują zarówno tych, którzy tą pracą dysponują, oraz tych, którzy właśnie ją poszukują. Życzyłbym sobie, aby w Świętochłowicach ten poziom spadł jeszcze niżej. Przed nami oczywiście jeszcze wiele do zrobienia. Myślę, że jeżeli pójdziemy tą drogą, którą Świętochłowice obrały, na pewno nam się uda. W Centrum Kultury można było poznać działanie i zapytać o pracę m.in. na stoiskach firm i instytucji ze Świętochłowic i miast ościennych. Jeśli chodzi o kandydatów, generalnie pytają się o oferty pracy, o stanowiska, jakie możemy im zaproponować, na czym polega praca, czy to jest praca zmianowa, akordowa, no też oczywiście i o stawkę. I jaki rodzaj, jakie oferty Państwo prezentują tutaj na swoim stoisku? Jeśli chodzi o naszą firmę, my głównie poszukujemy pracowników produkcyjnych, są to między innymi stanowiska magazynowe, pracownik na przykład obsługi maszyn drukujących, kontroler jakości, czy pracownicy do opakowania asortymentu. Czyli osoby w zasadzie bez doświadczenia zawodowego, niewykwalifikowani pracownicy, tak? Dokładnie tak to wygląda. Jakby na chwilę obecną nasi klienci mają po prostu zapotrzebowanie, dosyć duże zapotrzebowanie na pracowników, o których naprawdę nie wymagamy doświadczenia. Jedyne, co chcielibyśmy, żeby pracownicy mieli tak naprawdę chęci do pracy, do pracy, do której będą naprawdę chodzić, i dzięki temu te osoby mogą się rozwijać, bo to nie jest tak, że pracownik przychodzi, robi swoje i nie wiem, na przykład za 3 miesiące kończymy z nim kontrakt. Firmy naprawdę chcą przejmować pracowników już bezpośrednio pod firmę, bo firmy mają duży problem z pozyskaniem pracowników, więc jeśli taka osoba się stara, jak najbardziej jest możliwość przejścia bezpośrednio struktury firmy i rozwijania się w niej. Miejsca pracy to rzecz, która w każdym mieście jest na wagę złota. Jeżeli będzie praca, to będą mieszkańcy. Będzie też zadowolone społeczeństwo i nakręcająca się gospodarka.